Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeżeli uzbieramy 40 łapek w górę, dodam film o 10 państwach, które posiadają bombę atomową. 10 najlepszych polskich sportowców ostatnich lat. 10. Marcin Gortat. Polski koszykarz, wychowany Kłodzkiego Klubu Sportowego, reprezentant Polski od sezonu 2013-2014, zawodnik Washington Wizards. Jako jedyny Polak w historii NBA awansował do jej finału. Polski Młot, bo taki pseudonim zawodnik nosi, trafił do amerykańskiej ligi w 2005 roku za sprawą klubu Phoenix Suns, lecz szybko przeszedł do innej drużyny, Orlando Magic, gdzie pozostał aż do 2008 roku, przebywając oczywiście w międzyczasie na krótkich wypożyczeniach. Na koncie Polaka jest wiele sukcesów, jak na przykład Mistrzostwo Niemiec, Wicemistrzostwo NBA i trzykrotnie Puchar Niemiec. Marcin Gortat jest trzecim Polakiem w NBA w historii, ale pierwszym, który zagrał w playoffach, osiągnął double-double, rozpoczął mecz w pierwszej piątce i został najlepszym graczem tygodnia swojej konferencji. Warto również wspomnieć, że był liderem Eurobasketu w zbiórkach w 2009 roku. Lubicie koszykówkę? Piszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. 9. Andrzej Gołota. Polski bokser, brązowy medalista olimpijski z Seulu i Mistrzostw Europy z Aten. Były zawodowy mistrz Ameryki Północnej Federacji IBF, czterokrotny mistrz Polski wadze ciężkiej. Startował w barwach Legii Warszawa, był czterokrotnym amatorskim mistrzem Polski. Zdobywał medale na imprezach międzynarodowych. W 1985 roku został wicemistrzem świata juniorów, przegrywając w finale. We wrześniu 1986 roku w Kopenhadze został mistrzem Europy juniorów w wadze ciężkiej, pokonując 4-1 reprezentanta ZSRR. W 1988 roku odniósł największy sukces w karierze amatorskiej. Zdobył brązowy medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. W walce półfinałowej z Koreańczykiem doznał kontuzji. Reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w Turynie w 1987 roku i Atenach w 1989 oraz na Mistrzostwach Świata w Moskwie w 1989 roku. Ogółem jako amator stoczył 114 walk, z czego 99 wygrał, 2 zremisował i 13 przegrał. Zawodową karierę rozpoczął 7 lutego 1992 roku i do końca roku wygrał 7 walk. 20 października 2000 roku w Detroit zmierzył się z Mike'em Tysonem. Już w pierwszej rundzie Polak był liczony, a w przerwie między drugą i trzecią rundą odmówił kontynuowania walki. Zszedł z ringu i udał się do szatni. W 2001 roku Komisja Bokserska Stanu Michigan uznała walkę za nieodbytą, ponieważ wykryto niedozwolone substancje w organizmie Tysona. Kto z Was pamięta tę walkę? Są tu tacy? Podzielcie się wspomnieniami w komentarzach. 8. Joanna Jędrzejczyk. Polska zawodniczka Muay Thai, kickboxingu oraz MMA. Trzykrotna zawodowa mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy oraz czterokrotna amatorska mistrzyni świata. Trzykrotna mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie tajskim. Wicemistrzyni Polski w amatorskim boksie z 2011 roku. Pierwsza Polka w UFC oraz mistrzyni tejże organizacji w wadze słomkowej. W karierze w MMA odniosła aż 14 zwycięstw i 0 porażek, z tego aż 9 w UFC. Z tego jedna walka o pas i 6 obron. 7. Sebastian Janikowski. Urodzony w 1978 roku w Wałbrzychu. Zawodnik futbolu amerykańskiego grający na pozycji kopacza w drużynie Oakland Raiders. Uważany przez ekspertów ligi NFL za najsilniej kopiącego gracza. Jest lewonożny i obecnie mieszka w Kalifornii. Syn Henryka Janikowskiego, piłkarza Górnika Wałbrzych. We wczesnych latach 80. Henryk wraz z rodziną wyjechał do Ameryki w poszukiwaniu lepszej drużyny piłkarskiej. Tam poślubił Amerykankę, zaś jego była żona wraz z Sebastianem wróciła do Polski. Młody Janikowski rozgrywał mecze w barwach Górnika Wałbrzych. Dostał propozycję gry w reprezentacji Polski U17, po czym trafił do amerykańskiej drużyny piłkarskiej reprezentującej jego szkołę, z którą zajął 2. miejsce w mistrzostwach stanowych. W ostatniej klasie szkoły średniej wzbudził zainteresowanie tamtej drużyny futbolowej, która poszukiwała akurat kopacza.
Sebastian, nie posiadający żadnego doświadczenia w futbolu amerykańskim, wzbudził sensację na boisku. Obecnie jest on jedynym Polakiem w NFL oraz autorem aż 9 rekordów ligi, w tym za najdłuższy celny kop na bramkę i najwięcej celnych kopów na bramkę w kwarcie. Znacie się na futbolu amerykańskim, lubicie ten sport? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. 6. Tomasz Golob. Polski żużlowiec w latach 1995-2013, uczestnik cyklu Grand Prix na żużlu. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 7-krotny mistrz Polski na żużlu, 30-krotny mistrz Polski w różnych konkurencjach. Zdobywał także drużynowe mistrzostwo Wielkiej Brytanii w 1998 roku i drużynowe mistrzostwo Szwecji w 2005 roku. Od sezonu 2013 startuje w indywidualnych mistrzostwach Europy na żużlu. W młodości trenował piłkę nożną, był zawodnikiem Polonii Bydgoszcz i Zawiszy Bydgoszcz. Karierę żużlową rozpoczął w 1988 roku w Polonii Bydgoszcz, z którą prawie nieprzerwanie związany był aż do 2003 roku. Oprócz tego można było go oglądać w barwach Unii Tarnów, Stali Gorzów, Unibaksu Toruń i GKM-u Grudziądz. 23 kwietnia 2017 roku podczas treningu motocrossowego w Chełmie Golob uległ wypadkowi. W wyniku upadku odniósł poważne obrażenia kręgosłupa, doznał stłuczenia klatki piersiowej i płuc. Przeszedł wielogodzinną operację i utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej. Obecnie porusza się na wózku, jednakże leczenie trwa. 5. Agnieszka Radwańska. Wiceliderka i najwyżej notowana zawodniczka reprezentująca Polskę w historii rankingu WTA Tour. Zwyciężyni 20 turniejów WTA w grze pojedynczej i dwóch w grze podwójnej. Triumfatorka dwóch juniorskich turniejów wielkoszlemowych Wimbledonu w 2005 i French Open w 2006 roku w grze pojedynczej oraz finalistka juniorskiego French Open 2006 w grze podwójnej. Reprezentantka kraju w Pucharze Federacji oraz na Igrzyskach Olimpijskich 2008 w Pekinie, Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie, na których była chorążym, i Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. W 2015 roku razem z Jerzym Janowiczem zdobyła Puchar Hopmana. W rok wcześniej z Grzegorzem Panfilem osiągnęła finał. Zdobywczyni nagród WTA w kategorii debiut roku, ulubiona tenisistka publiczności, ulubiony profil na Facebooku, ulubione wideo oraz zagranie roku. Druga w historii Polka, która dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego w singlu oraz do półfinału turnieju wielkoszlemowego w deblu. Jest także drugą osobą z Polski w erze Open, która osiągnęła pierwszą dziesiątkę rankingu. Jest starszą siostrą tenisistki Urszuli Radwańskiej. 4. Jerzy Dudek. Polski piłkarz grający na pozycji bramkarza, wielokrotny reprezentant Polski, był również najstarszym reprezentantem Polski w historii. Obecnie mieszka w Krakowie. W Polsce rozgrywał mecze w barwach Górnika Knurów, Konkordii Knurów i Sokołu Tychy. Sławę zdobył w latach 1996-2001, kiedy rozgrywał mecze w Feyenoordzie Rotterdam. Według mediów proponowano mu grę w FC Barcelonie, Realu Madryt, Arsenalu Londyn i Manchesterze United. Ostatecznie piłkarz trafił do Liverpoolu, z którym to wygrał Ligę Mistrzów w 2005 roku, pokonując AC Milan. Jest to jeden z najsłynniejszych meczów w historii. Do przerwy AC Milan wygrywał 3-0. Po przerwie Liverpool zdołał wyrównać wynik, a w rzutach karnych wygrać dzięki trzykrotnej obronie Jerzego Dudka. Interwencja bramkarza podczas dogrywki została uznana za trzecią najefektowniejszą paradę bramkarską w historii piłki nożnej. Ponadto został nominowany do nagrody najlepszego bramkarza, przegrywając z Peterem Czechem. Karierę zakończył w 2011 roku po 4 sezonach w Realu Madryt w barwach, którego rozegrał jedynie 2 mecze. W swojej karierze wygrywał wiele rozgrywek, mistrzostwa i superpuchar Holandii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarcza Wspólnoty, Liga Mistrzów, Superpuchar Europy, Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla. Kibicowaliście Liverpoolowi w trakcie finału Ligi Mistrzów? Czekam na Wasze komentarze. 3. Robert Kubica. Polski kierowca wyścigowy i rajdowy zdobył tytuł mistrza Formuły Renault w 2005 roku. W latach 2006-2010 startował w wyścigach Formuły 1, początkowo w zespole BMW Sauber, a w 2010 roku w barwach Renault.
Kubica był pierwszym w historii Polakiem startującym w Formule 1, w której zadebiutował podczas Grand Prix Węgier w 2006 roku. Stanął także na najwyższym stopniu podium podczas Grand Prix Kanady 2008. Wybrany najlepszym sportowcem Polski 2008, założyciel zespołu kartingowego RK Kart Team. W latach 2013-2016 startował w rajdowych Mistrzostwach Świata. W debiutanckim sezonie za kierownicą Citroena DS3 RRC. Został mistrzem świata klasy WRC2 wraz z pilotem Maciejem Baranem. Kubica zaczynał karierę od go-kartów. Pierwszy raz jeździł tym pojazdem w wieku 6 lat. Początkowo trenował na asfaltowym placyku obok stadionu żużlowego Wanty Kraków. Później jeździł na tory w Wyrazowie i w Kielcach. W 1994 roku zyskał licencję kartingową. Pierwszym oficjalnym startem były zawody w Poznaniu, które zwyciężył. W ciągu 3 lat startów w kraju zdobył tytuł mistrza w różnych kategoriach wiekowych. W sumie 6-krotnie. 2. Adam Małysz. Polski skoczek narciarski, kombinator norweski i kierowca rajdowy. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora koordynatora do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. 4-krotny medalista olimpijski, 4-krotny mistrz świata. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich. 4-krotny zdobywca Pucharu Świata, zwycięzca 39. konkursu Pucharu Świata, triumfator turnieju 4 skoczni, 3-krotny zwycięzca turnieju nordyckiego, 3-krotny triumfator letniego Grand Prix, zwycięzca turnieju 4 narodów, zdobywca Pucharu COP, 21-krotny zimowy mistrz Polski, 18-krotny letni mistrz Polski, były rekordzista Polski 230,5 metra i były współrekordzista świata w długości skoku narciarskiego 225 metrów. Sporo tego, prawda? 1. Robert Lewandowski, polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Grę w piłkę zaczynał w Warszawie, następnie trafił do Delty, a później do Legii 2 Warszawa, gdzie stwierdzono, że nie jest zbyt dobrym zawodnikiem i odrzucono jego prośby o przeniesienie do drużyny seniorskiej. W taki sposób trafił w 2006 roku do Znicza Pruszków, gdzie zdobył koronę najlepszego strzelca trzeciej i drugiej ligi. W 2008 roku przeniósł się do Lecha Poznań, w którego barwach zdobył Mistrzostwo, Puchar i Super Puchar Polski, a także tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy. W 2010 roku został zawodnikiem Borussii Dortmund, z którą 2-krotnie sięgnął po Mistrzostwo Niemiec oraz 1-krotnie po Krajowy Puchar i Super Puchar, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów. W sezonie 2013-2014 strzelając 20 goli, po raz pierwszy w karierze został królem strzelców Bundesligi. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie w każdym z 3 pierwszych sezonów zdobywał Mistrzostwo Niemiec, a także przekraczał barierę 150 goli w Bundeslidze, osiągając ten wynik szybciej niż jakikolwiek inny zagraniczny piłkarz. 22 września 2015 roku podczas ligowego meczu Bayernu Monachium Lewandowski strzelił aż 5 goli w ciągu 9 minut. Było to najszybciej strzelone 5 bramek w historii 4 najsilniejszych lig Europy od czasów prowadzenia zapisków. Lewandowski uznawany jest za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii, a także środkowych napastników i piłkarzy swojego pokolenia na świecie. W jakim innym polskim piłkarzu widzicie potencjał? Milik, może Teodorczyk? Piszcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie do końca. Subskrybujcie kanał, komentujcie film i zostawcie łapkę w górę. Obejrzyjcie poprzednie moje filmy, z których dowiecie się nowych, ciekawych rzeczy. Do zobaczenia, cześć!